absolutnie w to wierzę, że w rzeczywistości duchowej niczym się nie będziemy różnili od świata, jeśli w taki sposób nie będziemy wierzyli w nasze powołanie i realizowali je w praktyce. Tak tworzy się religia, pamiętajcie. To nie przynależność do jakiejś formuły kościelnej czyni człowieka silnym i zwycięskim. Ja zakończyliśmy temat związany z Duchem Świętym i dalej to, co Bóg położył, złożył we mnie, to dalszy rozwój naszej wiary, bo to jest nasza waluta. Ale też kiedy będę głosił różne rzeczy związane z podnoszeniem naszej wiary i z praktykowaniem jej, będę mówił o tych, takich jak ja to mówię, stałych czynnikach, które pojawiają się w naszym życiu. Będę też pewien czas mówił o duchu antychrysta, o tym, co na stałe i w sposób wzrostowy wpływa na blokowanie życia każdego z nas w obecnym czasie. Jan, to jest jakby coś, co chciałem tutaj jeszcze powiedzieć w związku z tym, co powiedział Michał. Poza tym stoi duch. Duch antychrysta za tym stoi. Działanie ducha antychrysta w czasach dzisiejszych jest silniejsze niż było wcześniej, ale działanie ducha antychrysta zostało już rozpoznane przez świętego Jana, który 2000 lat temu blisko jasno określił jego podstawowe działanie. I powiedział tak: któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma jej Ojca. Kto wyznaje Syna, ma jej Ojca. Każdy, kto przeczy, że Jezus Chrystus przed w ciele, jest pod wpływem działania ducha antychrysta. I teraz to pięknie było stosowane przez ostatnie 2000 lat przez religię jako... Zresztą na tym się opierały, musicie wierzyć, to, wiedzieć, to były kluczowe wersety do wojen krzyżowych. To na podstawie tych wersetów wykańczało się Żydów, muzułmanów i wszelkiego rodzaju niewierzących ludzi. Tak Watykan posługiwał się tymi wersetami, aby nawracać. Ponieważ duch antychrysta został sklasyfikowany przede wszystkim jako duch, który powoduje, że ludzie nie oddają życia Jezusowi. Czy też, może płyciej, ludzie, którzy nie przyjmują doktryny chrześcijańskiej. Każdy, kto nie przyjmował doktryny chrześcijańskiej, o tym, że Jezus jest Synem Boga i przyszedł zbawić świat, ten był uznawany za heretyka działającego pod duchem, pod wpływem ducha antychrysta. I to tak sobie płynęło. Natomiast im bliżej przyjdzie Jezusa, tym bardziej poznanie wzrasta i
Duch Antychrysta to nie jest jedynie duch, który powoduje, że ludzie nie chcą słuchać o tym, czy Jezus jest Chrystusem, czyli Zbawicielem. Nie. Duch Antychrysta świetnie działa również wśród ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. I on zajmuje się tym, aby Jezusa odczłowieczyć. Jezus odczłowieczony to Jezus nie nadający się do użytku. Duch Antychrysta zajmuje się tym, aby, posłuchajcie teraz, pozbawić bezpośredniego wpływu Chrystusa na ludzi. A jak to się robi? No robi się to w dosyć prosty sposób. Robi się to w sposób taki, że się odczłowiecza Chrystusa. A odczłowieczenie Chrystusa nie polega na tym, że się nie mówi doktrynalnie, że Jezus Chrystus nie był człowiekiem. Ale, i teraz posłuchajcie, w praktyce zaczyna się torpedować szeroko pojęte działania Chrystusowe w ciele. Czyli, jeśli ja, Artur Ceroński, będę na poziomie psychofizycznym prezentował różnorakie cechy i nazywał je Chrystusowymi, będzie mi postawiony zarzut, że to jest moja cielesność i że Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Tak działa Duch Antychrysta. Duch Antychrysta na przykład mówi tak: to nie ty uzdrawiasz, to Bóg. Posłuchajcie teraz. Jeżeli od kogokolwiek usłyszałeś w życiu taki tekst, że to nie ty uzdrawiasz, tylko Bóg, to to był Duch Antychrysta. Jeżeli ty to powiedziałeś do kogokolwiek, to ty byłeś pod wpływem tego ducha wtedy. Rozumiecie? Próba odczłowieczenia Chrystusa w praktyce jest działaniem Ducha Antychrysta. Kiedy ja na przykład oficjalnie mówię, że ja uzdrawiam, bez dodatków Chrystus przeze mnie uzdrawia, kiedy ja kładę ręce, to kładzie ręce Pan. Tylko mówię, nie, ja uzdrawiam chorych. Ktoś na przykład dzwoni do mnie, dzwonią do mnie ludzie, czy Pan uzdrawia chorych? Tak. Ile to kosztuje? Mówię, nic. Ja nie mówię ludziom, że ja uzdrawiam w imieniu Jezusa. Rozumiecie? Ja nie tłumaczę tego nikomu. Pan uzdrawia? Tak. Jak najbardziej uzdrawiam. Zajmuję się uzdrawianiem. Wypędza Pan demon? Oczywiście. Duch Antychrysta chce, abyśmy pozostawali w teoretycznej formule naszego powołania. To Duch Antychrysta w tym stanie. Duch Antychrysta. Ja słyszałem to, jak Michał powiedział, niejednokrotnie od kogoś już, przecież od wielu ludzi tutaj u nas, ja się odczytałem, jestem tym i tym. To rób to. Rób to. Zrób to. Zrób to. Dlaczego tego nie robisz? Czemu tego nie robisz? Zrób to, bo jak nie, to jesteś pod wpływem Ducha Antychrysta. Duch Antychrysta to jest wbrew wszystkiemu najmniej rozpoznawana postać dzisiaj. Rozumiecie? Bo Duch Antychrysta zajmuje się tym, aby odczłowieczyć Jezusa Chrystusa, czyli zerwać realne połączenie. Zerwać je. Zerwać. Co go powiem? Gdybym na przykład takie stwierdzenie, które wywołało już któryś raz z kolei wielkie poruszenie, że Bóg nienawidzi ludzi poza Chrystusem, gdybym to ubrał, bo ja tak kusiłem od zawsze, tylko to ubierałem. A kiedyś usłyszałem, jak taki przebudzeniowy kaznodzieja przestał to ubierać. I od niego to ściągnąłem i też przestałem to ubierać. Jak ja przestałem to ubierać, a ten kaznodzieja, on o tym mówił, że jak to się przestanie ubierać, to będzie dym. Bo jak to ubierałem, to było pięknie. Wiecie, jak się ubiera to sformułowanie, że Bóg nienawidzi ludzi poza Chrystusem? Pokażę wam, jak to się mówi w sposób ubrany.
Brzmi to w ten sposób. Bóg jest dobry, jest miłością, ale też jest sprawiedliwością. I zawsze wszyscy będą mówili amen. Wszyscy teraz na to. Katolicy, baptyści, wszyscy. To ja teraz powiem. Ale jesteś sprawiedliwością. Wszyscy wiemy, co mówi Biblia. Biblia, która jest wyznacznikiem wiary i życia. Ta Biblia mówi nam o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Wszyscy będą mieli na to amen. Rozumiecie? Ale wiemy przecież, że Bóg kocha ludzi. No i właśnie ta miłość doprowadziła do tego, że On przyszedł na ziemię jako człowiek, Jezus Chrystus. On tak zbawił ludzi, tak ich uratował. No i teraz już to nie zależy od Niego. Posłuchajcie, co się robi w tej formule. Zdejmujemy teraz odpowiedzialność Boga. Po cichutku, po malutku, ale już są przygotowani, wszyscy już łatwo do nich wchodzi, zdejmujemy odpowiedzialność. Ale to już nie zależy od Niego, bo on tych wszystkich ludzi kocha. Ale to już ludzie wybierają, czy chcą przyjść do Pana Jezusa, czy nie chcą przyjść do Pana Jezusa. No jeżeli oni nie będą chcieli przyjść do Pana Jezusa, tak głoszą zielonoświątkowcy, wiem. Nie będą chcieli przyjść, no to później ten Bóg, mimo że tego człowieka kocha, to czy chciałby, czy nie chciałby, no to jednak zgodnie z wolną wolą tego człowieka, którą sam dał temu człowiekowi. Prawda? Decyduje tak jak ten człowiek wcześniej. No, nie chciałeś Pana Jezusa, no pójdziesz do piekła. I to jest piękne. I to wszyscy przyjmą. Ale jak to skrócę i powiem tak. Bóg poza Chrystusem nienawidzi ludzi. Użyję specjalnie sformułowania nienawiść, które jest niczym innym jak zespołem emocjonalnym. Rozumiecie? Wszyscy twierdzą, że Bóg kocha, tak? Ale jak się mówi o negatywnych stronach emocji, to już nie. Tak jakbym miał nieczynną część przedniego płatu mózgu, że potrafi tylko pozytywne cechy wydzielać, negatywnych nie potrafi. To będzie problem. I tak działa duch antychrysta. Jakby to ubrał, jakby to podał, to by to przeszło. Ale jak powiemy jasno, klarownie do człowieka, rozumiecie? Pokażemy Chrystusa w centrum. Bo co jest w centrum? Co my mamy w centrum, jak nie Chrystusa? Bez Niego nic się nie wydarza w historii. Zgadzacie się ze mną? Historia jest martwa bez Niego. Ja za 2 tygodnie Wam w ogóle wykażę jeszcze ciekawszą rzecz. Ja Wam pokażę, czym są obrazy przedwcieleniowe Chrystusa, które przejawiają się przez całe Pismo. I pokażę Wam, że Bóg z człowiekiem od początku, łącznie z Edenem, nie miał nigdy kontaktu inaczej jak przez Chrystusa. Nigdy po Boga nikt nigdy nie widział, łącznie z Adamem i Ewą. Nikt Boga nigdy nie widział. Jak W jest napisane. To, co widzieli Adam z Ewą, to był Chrystus. Przedwcielony. Dlatego bez Chrystusa w ogóle nie ma człowieczeństwa. Ale to za 2 tygodnie. Natomiast duch antychrysta będzie zawsze wypijał was, tak? Z tego, aby wprowadzać Chrystusowość w praktykę. Będą mówili, rozpoznaj się, posiedź, poczekaj, podłup w nosie, porozważaj, pomódl się. Rozumiecie? To duch antychrysta za tym wszystkim stoi. To duch antychrysta powoduje, że ludzie odchodzą od praktykowania życia. Bo antychryst to najbardziej religijna postać, jaka na tę ziemię wejdzie. Rozumiecie? Najbardziej religijna postać. To ona doprowadzi do tego, że powstanie na nowo świątynia w Jerozolimie. Wiecie, co będzie musiała ta postać zrobić? Pogodzić Żydów i muzułmanów. Mistrz dyplomacji. Mistrz. Nie będzie się już chodziło pod ścianę płaczu, bo nie będzie ściany płaczu, tylko będzie świątynia odbudowana od nowa. Z jednej strony będzie meczet, a z drugiej świątynia. Rozumiecie? I w jednym czasie będą nabożeństwa. I załatwi to antychryst. Mistrz dyplomacji.
zrobi wszystko, żeby tylko ortodoksja chrześcijańska nie przeszła do przodu. I za tymi rzeczami stoi Duch Antychrysta. I to się nasila dzisiaj. Nasila się. Pamiętajmy o tym, przyjaciele. Pierwsza rzecz.